28 czerwca wspominamy świętego Pawła I, papieża. Paweł I rządził tuż po zawarciu przez papiestwo układów z królem Franków Pepinem Małym. Włości papieskie, Związek Państwa otrzymał dzięki temu poważne gwarancje. Natomiast Pepin wyniesiony został do godności królewskiej. Nie mogło się to podobać ani zwolennikom polityki probizantyjskiej, ani panującym na wielkich połaciach Italii Longobardom. Paweł, Rzymianin z urodzenia, a brat poprzednika, Stefana II, wybrany został na stolicę Piotrową 29 maja 757 roku. W rywalizacji z kontrkandydatem, diakonem Teofilaktem, wspierało go niewątpliwie poparcie reprezentanta Pepina. W ciągu 10 lat nowy papież wzmocnił alians z Frankami, ale na sprawy kościelne w państwie Pepina nie mógł sobie zagwarantować zbyt wielkiego wpływu. Udało mu się natomiast powiększyć papieskie państwo. Wszystko to nie przestawało niepokoić możnych Rzymian, co zaznaczyło się wyraźnie po śmierci papieża, która nastąpiła 28 czerwca 767 roku. W dawnych martyrologiach Paweł I nie był wspominany. Do martyrologium rzymskiego wprowadził go Baroniusz. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Pawła I, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.